Witajcie w kolejnym odcinku, a przed nami misja na Haven. Ludzie, którym przewodzę, założyli nową kolonię na planecie Haven. Wszystko szło dobrze. Niestety teraz nad kolonią zaległa ciemność. Nie odpowiadają na żadnej częstotliwości. Dlatego musimy polecieć na Haven i wybadać sytuację. Możliwe, że koloniści zarazili się wirusem zergów, a do tego ta kolonia znajduje się w pobliżu przestrzeni kontrolowanej przez protosów. Jim, boję się, że zdarzyło się coś złego. Oj, tam od razu coś złego. Jak ktoś nie odpowiada, to nieźle. Wciąż nie nawiązaliśmy kontaktu. Komandorze, protoska flota na orbicie. Zakłócają wszelką łączność z planetą i zdaje się, że stawiają swoje statki w stan gotowości. Jim, musisz to powstrzymać. Matt, otwórz kanał dla protosów. Zobaczmy, czy są nastawieni dyplomatycznie. Entaro Tassadar, Jamesie Raynorze. Jestem egzekutor Selendis. Wiemy o twojej odwadze i uczynkach na rzecz Ayur. Entaro Tassadar, Selendis. Posłuchaj, z całym szacunkiem, twoja flota musi się wycofać. Ludzie z Haven nie stanowią dla was zagrożenia. Nasi obserwatorzy wykryli zarodniki ula zergów, infekujący kolonistów. Trzeba ich oczyścić. Jeśli chcesz poprowadzić tę misję w naszym imieniu, zezwolimy na to. Jim, część moich ludzi jest zarażona, ale nie pozwól protosom pozabijać ich wszystkich. Jeśli zdołasz przez jakiś czas powstrzymać protosów, z pewnością opracuję lek na tę infekcję. Jedynym lekarstwem na infekcję zergów jest oczyszczenie ogniem. Dobrze o tym wiesz, Jamesie Raynorze. Mogę ich wyleczyć, Jim. Musisz mi uwierzyć. Jeśli nam się przeciwstawisz, będziemy walczyć. Wybór należy do ciebie, Jamesie Raynorze. Oczekujemy na odpowiedź. Oj tam, oj tam. Wspierać cycki albo protosa. Ale trudny wybór, prawda? Tak, Teran. Nie zamierzasz stać bezczynnie, kiedy będziesz niszczyła całą kolonię, Selendis. Nadal możemy ich uratować. Zatem będzie dla mnie zaszczytem spotkać się z tobą na polu bitwy. Twoja reputacja jako dowódcy jest imponująca. Wierzę, że okażesz się jej godny. No ale chyba nie na brutalnym. Dziękuję ci, Jim. Bardzo ci dziękuję. Cokolwiek dzieje się na Haven, moi ludzie nie zasługują na eksterminację. Jakoś temu zaradzimy. Znajdę lek. Ta, jasne. Jim, protosi zbliżają się do kolonii. Moi ludzie nie mają szans. Musimy powstrzymać tego czyściciela, zanim zmiecie wszystko. Ewakuuj wszystkich do bazy głównej, Ariel. Jeśli czyściciel dotrze tam, już po nas. Przynajmniej są w tym wszystkim metodyczni. Zatrzymają się, by spalić każdą osadę po drodze. Oj, ty to zawsze byłeś skory do bitki, kowboju. Mam coś, co ci pomoże. Poprosiłem o przysługę i zdobyłem plany wikingów. Pamiętaj, one mogą zmienić się z odrzutowca w maszynę kroczącą i odwrotnie. Fajna sprawa. Zim. Czyściciel jest zasilany przez kilka protoskich neksusów. Nie da się przebić przez jego osłony. Jak można powstrzymać coś takiego? Łatwizna. Najpierw załatwimy neksusy, a potem zajmiemy się czyścicielem. Oczywiście. Nie martw się, Ariel. Zatrzymamy ich. Najpierw zniszczymy neksusy, potem zniszczymy super statek matkę. Przy okazji ograbimy parę wiosek i poprawimy prawem sierpowym. Ale ja tu jestem, spokojnie, tak, tradycyjnie. Wszystko jest pod kontrolą. Kupa roboty, śmiało! Zlokalizowałem neksusy protosów, które przekierowują energię do osłon czyściciela. Musimy zniszczyć te neksusy, jeśli chcemy go powstrzymać. Niektórzy koloniści nie zdążyli wrócić do bazy na czas. Przygotujmy się, żeby im pomóc podczas ataku protosów.
Rozbudowa ukończona. Enerka gotowy. Złe wieści? ERK gotowy. Tempo, tempo, tempo! Komandorze, przybył czyściciel. Wygląda na to, że wkracza do akcji. Ale fajne. Poczytajmy, co to. Ojej, jestem trochę chory. No ja nic ciekawego nie piszę. Wydasz jakiś rozkaz? O, coś zaczęło przymulać. ERK gotowy. Ej, no co jest? Nie teraz. Kupa roboty, co? Ej, no co się stało? ERK gotowy. Przed chwilą było dobrze. Kto mi psuje komputer, przyznajcie się. Czyściciel ma już w zasięgu jedną z baz kolonii. Ej, no co jest, seryjnie? Czekajcie chwilę, muszę. Albo nie. Za czym jeszcze kawałek? Gotowy do plądrowania. Nadciągam. Przydałaby się nam pomoc. Gotowy do akcji. Co? Dlaczego? Wszystko jest pod kontrolą. Co się dzieje? Gotów na wojnę? Komandorze, wykrywam ogromną koncentrację energii. Czyściciel zaraz wystrzeli. Jest już lekarz? Uciekaj! Podoba mi się. Stworzony do walki. I ty też możesz strzelać, mówię ci naprawdę. To jak cię ustawić, żebyś ty strzelał? O, jest, dobra. To jest ważne. Komandorze, eskadra protosów atakuje statki kolonistów. Jeśli ich nie powstrzymamy, koloniści zginą. Systemy transformacji przygotowane. Tak jest. I po Nexusie. Świetnie, chłopaki. Musimy powstrzymać ten statek. Spoko. Przestawcie to mini. Za mało minerałów. Nasi sojusznicy są atakowani. Gotowy do plądrowania. Zniszczą statek! Wszyscy zginiemy! Kurde, muszę tam lecieć. Nadciągam. Nie naprawiajcie mnie! Sam się naprawię... No, gdzie ty jedziesz, debilu? Nie, ty nie wracaj. I sabotaż poszedł, teraz bez armii tam polecę, zginę. Niestety one są mocne, bo mają całą masę tych małych główienek. Jest już lekarz? Gotowy do plądrowania. Dziękujemy wam, rakieterzy. Uciekamy stąd. Mati przygotowane. Gdy ciągle mi się nie myli. Koloniści uciekli z kolejnej osady leżącej na trasie czyściciela. To jest chyba na odwrót niż... Koloniści zostawili na planecie kurde, z oblężniczymi czołgami. Mi się kojarzy. Dobra, na razie wszystko wydaje się być okej. Okay. Jako, że wydaje się wszystko być okej, zrobię swój własny zapis. Ostatnio zrobiło się to u mnie popularne, jak przegrywam w dziwnych miejscach, gdzie zapis sam się nie robi. Więc już wolę sobie samemu zrobić. Dobra, spróbujmy polecieć dalej. Mam nadzieję, że nie trafię po drodze na jakieś kolosy i 100 000 stalkerów.
Jak to czasami mi się zda... Aha, bo... O, już wiem, dobra. Już rozumiem. Lepiej, żebym tego nie żałował. Co wtedy zrobiłem źle? Z pewnością. Tak, podchodzę do tego już po raz drugi. Protosi przybyli do następnej osady, komandorze. W porządku. Nikt nie żyje, wiesz. Dołożyć komuś? Nadciągam. Bo kolosa trzeba zdjąć najpierw. Podoba mi się. Bo jak wyląduje... Nie, nie wylądujcie. No właśnie, dobrze, że się pomyliłem tym razem wyjątkowo. Jest już lekarz. Dołączmy do bitwy. O kolosie, wróć tu jeszcze raz. Ach, to dlatego przegrałem ostatnio. Bo one tam naprawdę były. Myślałem, że to atak na mnie szedł taki stamtąd. Poziom energii rośnie. Protosi zniszczą drugą bazę kolonistów. Podoba mi się. Tak, rzeczy samej. Mnie bardziej zastanawia, dlaczego oni widzą, jak stoję na wzgórzu. Przecież na multi to tak nie działa. Chyba, że to mnie wykrywa. Pilnować, bo ostatnio straciłem tu cały oddział. To nie jest miłe, ani troszkę. Uwaga! Wykryto eskadrę protosów zbliżającą się do osady. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Widzisz, na przykład to, przyzwali tego dziada. Nasi sojusznicy są atakowani. Świetnie. Kolejny Nexus rozwalony. Nie pozwólcie im się przegrupować. Nasz statek spłonie! Protosi wszystkich nas wymordują! Jak to zrobił? No nie. To bolało. I za mało wyspano jeszcze do tego. Ale że on to zrobił. Nasi sojusznicy są atakowani. Gotowy do plądrowania. Przydałaby się nam pomoc. Gotowy. ERK gotowy. Dobra, uciekajcie. Dziękuję. Koloniści ewakuowali się z tej osady. Rzeczy samej. Gotowy do plądrowania. I teraz trzeci, najgorszy został. Dlaczego nie ma żadnego mechanika tutaj? Wystraszyłeś mnie! Było najlepiej z dwóch. Jest już lekarz. Co się dzieje? Szybciej! Są już prawie przy kolejnej bazie. Kurde, i teraz tu muszę jakoś wejść, przecież tam będzie cała wielka hołota. Tam będzie rzeźnia. Ogromna rzeźnia. Gotowy do plądrowania. Tam muszę uzbierać jak największą armię, jak tylko mi się uda. ERK gotowy. No pewnie. No. ERK gotowy. Nie wiem, czy będę miał tyle czasu, żeby to zbadać, to i to, no ale... Gotowy do plądrowania. Zaryzykujmy. Uwaga, idzie się! Dobra. Lada chwila wystrzelą w kolonie. Czas działać! Nie ma czasu. Na podglądanie takich efektów specjalnych, niestety. Ej, to już się skończyliście produkować? Jeszcze dwa, no co wy?
Kurde, no. Może nie być zbyt ciekawie. Powtórzę to po raz 555. Wykryto eskadrę protosów zbliżającą się do ostatniej osady kolonistów. Dobra, teraz chyba nam się uda ją wybronić. Szczególnie, że mamy tutaj wsparcie jeszcze. Dziękuję. Protosi prawie nas załatwili. Doskonała robota. Koloniści z tej osady zostali ewakuowani. Gotowy do plądrowania. Dobra, no i co ja mogę powiedzieć? Albo się uda teraz zniszczyć tamtą bazę, albo jest dupa, ogromna dupa, więc zapis. Będę robił to często. Ale zaraz, ja powinienem ich zniszczyć. Fuck. Powinienem ich zniszczyć, zanim doleci do tego miejsca. Fuck, to jest niedobrze w takim momencie. Więc wylatujcie moje latacze i spadamy na czas, nie? O kurde, ale tutaj też jest nieciekawie. I nie, on zaraz doleci. Ja mam taką małą armię. Wiele za małą. O wiele bardzo, bardzo niedobrze, no. Jakieś próbniki se latają. Tak, w rzeczy samej. Podoba mi się. Nikt nie żyje wiecznie. Szacowany czas przybycia protosów do następnej bazy to 20 sekund, komandorze. Gotowy do plądrowania. Nie, zostańcie na ziemi. Zostańcie na ziemi, do jasnej cholery. Fagoni już zaczęli. Zaraz strzelą z łamacza planet. Musimy powstrzymać tego czyściciela. Żeby się przydało naprawić szybko. Osłony czyściciela wysiadły. Zniszczyć go! Uhu! O cholera, zdecydowanie się spóźniłem. Przygotować się, drużyna Alfa. Gotowy do akcji. Gotowy do plądrowania. Mądra będzie leciał do mnie. I tam już nie będzie mnie, nie będzie dużo czasu, żeby zwyciężyć. Dołożyć komuś? Dobra, surowce już nam niepotrzebne w sumie. Naprawiajcie byle szybko. On tu leci! Ludzie! On tu leci! Gotowy do plądrowania. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Oto nasza chwila prawdy. Wygląda łatwo, prawda? Ale mam dziwne wrażenie, że to wcale nie będzie takie proste. W celu małej demonstracji najpierw wyślijmy oddział Delta. O, na przykład dlatego. Czyściciel wysłał nasze jednostki w pole międzywymiarowe. Na szczęście to tylko efekt tymczasowy. Obrali za cel naszą ostatnią bazę. To na tyle, chłopcy. Już po sprawie.
Dawajcie, dawajcie. No, to chyba się udało. O, tu jeszcze jacyś idą. Co późno. Zwyciężyłem. Ha. Protosi się wycofują. Udało się. Szczerze mówiąc, jesteś tak przebiegły. Kojarzyło mi się, że ta trzecia baza miała być dużo trudniejsza, no ale... Mam nadzieję, że... Nie narzekajmy. Dziękuję. Kolejna misja do kolekcji. Ta, jako że miała ograniczenia czasowe, jest krótka, prawda? Łatwo zauważyć. No. I znowu parę filmików, dobranocka wiadomości i będziemy się widzieć w następnym czasie na kimś kiedyś. Czas się pożegnać, pani doktor. Macie tu niezły bałagan do posprzątania. My jakoś damy radę. Mam nadzieję, że nie wpakujecie się w żadne tarapaty, chłopcy. Protosi się zapewne zdenerwują. Znam się z protosami nie od dziś. Pomogłem im kilka razy. Powiedzmy, że mam u nich taryfę ulgową. Wiesz, zawsze mógłbyś zostać tutaj, ustatkować się, zacząć wszystko od nowa. Tacy jak ja muszą ciągle przejść naprzód, kochana. Muszą dokończyć to, co kiedyś zaczęli. Dobry z ciebie człowiek, Jim. Wcale nie taki dobry. Zobaczmy, co mają mi do powiedzenia. Na przykład oni. I teraz, co on mi powie? Cholera, szkoda, że doktor Hanson tam został. Już prawie udało mi się ją zbałamucić przy pomocy mojego szorstkiego uroku. Nie mów mi, że chociaż trochę cię nie kusiło, żeby z nią zostać. Przerabiałem to już, tykus. Dawno temu próbowałem wieść normalne życie. Nie udało się. Teraz już nie. Po prostu za duże z nas kozaki, żeby prowadzić potulny żywot. Tak jest. Zostaliśmy powołani do wyższych celów. Oczywiście. Wielu chłopaków jest gotowych do walki. Za odpowiednią cenę. Och, chyba coś zrobiłem nie po kolei, skoro tu jeszcze jest dziura. Ale co tam? Kto się zorientuje? A, już wiem co. Tutaj będą czołgi chyba, z tego co pamiętam. Generalnie to się przyda na pewno na samym końcu. A teraz mi trochę szkoda kasy, bo mało tego używam. W sumie nawet zapomniałem, a mogłem przecież. No właśnie. Patrzcie, jaki wielki statek. Nawet cały wiking się zmieścił. Dobra, ktoś będzie chciał przeczytać, to zrobi sobie przerwę i przeczyta. Stary, widziałeś rozmiary tego statku protosów? Nieważne jak często ich widuję, zawsze opada mi szczęka. Wiesz o czym nabijam? Byłbym pod jeszcze większym wrażeniem, gdyby używali całej tej mocy przeciwko zergom. To głupota zabijać protosów, kiedy powinniśmy się z nimi zbratać w walce przeciwko Kerrigan. Posłuchaj, oni na to zasłużyli. Zrobiłeś to, co trzeba było zrobić. Nie można pozwolić, aby twoi przyjaciele wyrżnęli zwykłych cywili. Jestem dumny, że stanąłeś w ich obronie. Oj tam.
Co by tutaj... Jak zwykle decyzje, trudne decyzje, jeszcze trudniejsze decyzje. Najgorsze jest to, że sobie nie przypominam, co może mi się przydawać trochę bardziej, co trochę mniej. To się na pewno kiedyś przyda, ale to jeszcze chyba nie teraz. Więc oszczędzajmy ciągle. Szkoda, że tutaj procentów nie dają potem, jak oszczędzasz dobrze. Albo super bojowe mechaniczne psy, albo super hiper transportowiec, który przyda mi się aż... Tylko chyba dwa razy go użyłem, to tylko dlatego był fajny i chciałem sobie zrobić desant dla zabawy. Więc generalnie chyba tym razem przetestuję psy. Ale co prawda on bardzo dużo może zmieścić, to też jest ważne. Ale jednak przetestujmy psy tym razem. No, co mi tam. Ej, nawet się nie zapytali, czy jestem pewny. A jakbym nie chcąc to nacisnął? Ale załóżmy, że chciałem. Tu ze mną nie chcą gadać. No co nam zostało? Dobranocka. Witamy z powrotem. Nadajemy z naszej siedziby głównej na Korhalu. Mamy dla Państwa dwie wiadomości, dobrą i złą. Tempo napływu uchodźców zmalało, gdyż zasiedlają oni nowe obrzeżne planety. Złą wiadomość przekaże nam Kate Lockwell. Kate? Co? Jesteśmy na wizji? Witam. Tak, Donny. Wielu uchodźców zakłada nowe kolonie, ogłaszając przy tym niezależność od Dominium. I robią z siebie rebeliantów. To w większości zwyczajni ludzie, którzy boją się zaistniałego kryzysu. Są źli, że Dominium nie zrobiło więcej, by ich ratować. Niektórzy z nich chwalą Jima Raynora. Podajemy te informacje jako pierwsi. Niewdzięczni rebelianci podnoszą bunt na obrzeżnych planetach. Donny Vermilion, UNN. Czy on nie może mnie ostrzegać, kiedy chce zrobić coś takiego? Zabawne. Jak ludzie biorą sobie do serca, że pozostawiło się ich na pastwę zerwów? No. Wychodzi na to, że to na tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku.